Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki, witam na moim kanale na YouTube. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony spółce XTB. Odcinek nagrywany w zasadzie tuż po bardzo ważnych informacjach ze strony spółki, które zostały opublikowane mniej więcej w połowie środowej sesji, w Dzień Kobiet, 8 dnia marca. Informacje są bardzo dobre z punktu widzenia inwestorów, z punktu widzenia akcjonariuszy, bo zakładają sporą dywidendę, dywidendę, a także skup akcji własnych, a są to dwa działania, które jaka to by nie była spółka, jeżeli właśnie je podejmuje i w ten sposób dzieli się swoim wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami, jest to dobrze przez rynek właśnie odbierane. Ale zanim zacznę, chciałem jeszcze raz wszystkim powiedzieć, że partnerami naszego kanału jest właśnie XTB oraz Admirals. Zachęcam, abyście spróbowali swoich sił, przetestowali platformę formy, między innymi XStation właśnie od XTB i handlowali z darmową prowizją na akcjach ETF-ach do 100 tysięcy euro w skali miesiąca. Na tej platformie oczywiście też pojawiają się przeróżne odcinki realizowane właśnie na tym kanale, więc myślę, że nieco bliżej możecie być także samego jej funkcjonowania i też na pewne pytania. Oczywiście, jeżeli je macie, nie staram się zawsze na żywo odpowiadać. A jeżeli właśnie chcielibyście skorzystać z oferty czy XTB, czy Admirals, wszystkie linki znajdziecie w opisie do tego materiału. Jeżeli zdecydujecie się właśnie na kliknięcie, będzie to dodatkowe wsparcie kanału z Waszej strony właśnie też dla mnie. To koniec, jeżeli chodzi o wstęp i przechodzimy już do konkretów. Pojawiła się dziś informacja w okolicach godziny 14.30 o tym, że zarząd zarekomenduje 3,25 zł dywidendy na akcję i skup akcji własnych. Nie trudno wyliczyć. W ostatnim czasie kurs testuje okolice 35, dziś nawet prawie 37 zł i są to najwyższe poziomy w historii, więc nawet gdybyśmy już założyli, że kurs do czasu wypłaty dywidendy będzie zamrożony, będzie to dywidenda na poziomie około 9%, no a taka średnia giełdowa, która już tak czy inaczej jest w miarę pozytywnie odbierana przez rynek, to 5-6%, więc to naprawdę dobra informacja, a jeszcze do tego dochodzi skup akcji własnych w celu umorzenia, co już w ogóle jest informacją naprawdę dobrą. Spółka zakłada wypłatę akcjonariuszom 50% wypracowanego w 2022 roku zysku w postaci dywidendy, co odpowiada 3,25 zł na jedną akcję i przeznaczenie około 188,9 miliona złotych na skup akcji własnych poprzez ich umorzenie. Tak informuje spółka. Według wstępnych szacunków zysk netto za 2022 rok wyniósł właśnie około 762 miliony złotych. No i tutaj licząc, że to 50%, no więc 381,5 miliona ma zgodnie z planami trafić właśnie na dywidendę. Ta rekomendacja oraz przeprowadzenie odkupu akcji własnych uzależnione jest od uzyskania przez spółkę zezwolenia KNF na odkup właśnie do prawie 5,7 miliona akcji własnych, co stanowi blisko 5% ogólnej liczby akcji głosów w spółce w terminie do dnia 31 grudnia 2023 z przeznaczeniem na ich umorzenie. Tak napisano dokładnie w komunikacie. No i tutaj jeszcze patrząc nieco dokładniej na ten komunikat, powyższa rekomendacja zarządu spółki jest zgodna z polityką dywidendową XTB, która zakłada rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie od 50 do 100% jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju grupy. Warto powiedzieć, że za ubiegły 2021 rok, no bo za 2022 dywidenda będzie wypłacana teraz, w 2023, była to raptem złotówka i 50 groszy na akcję, więc ta dywidenda będzie znacząco, znacząco wyższa. No i teraz, jeżeli chodzi o właśnie ten komunikat, rynek zareagował bardzo szybko, bardzo też pozytywnie, co możemy obserwować właśnie na giełdzie na żywo. W tej chwili mamy godzinę prawie 15, w momencie nagrywania tego materiału kurs zyskuje 2%,
natomiast bezpośrednio po komunikacie wzrost był znacznie wyższy i zbliżyliśmy się do 37 zł, a nowy all-time high historyczny szczyt został ustanowiony na poziomie 36,90. Obroty skoczyły do mniej więcej 11 milionów złotych, co jak na spółkę nie jest jakąś wartością wybitną, bo oczywiście bywały wcześniej sesje z obrotem wyższym. No niemniej jednak te obroty zostały wygenerowane w ciągu dosłownie 30 minut, bo przed komunikatem one były znacząco niższe. Warto dodać jeszcze kilka ciekawych rzeczy, zanim już przejdziemy do samej analizy. Mianowicie, jeszcze nieco wcześniej, bo w końcówce lutego, mieliśmy informację z biura maklerskiego mBanku dotyczącą rekomendacji dla walorów XTB na poziomie akumuluj, a cena docelowa została wyznaczona dokładnie w okolicach 36 zł, 35,75. No więc ten pułap docelowy został już osiągnięty i to jeszcze z nawiązką, dlatego że no choćby dziś 36,90, więc około 3% wyżej tutaj byliśmy. Jeżeli spojrzymy na wskaźnik PE XTB, to widać, że na naszych prognozach akcje notowane są z dyskontem blisko 23% w stosunku do średniej historycznej, podczas gdy na poziomie EV przez EBITDA spółka jest wyceniana z premią w wysokości 11%. Tak wynika z raportu. Analitycy zakładają, że w 2023 roku spółka będzie w stanie pozyskać co najmniej 220 tysięcy nowych klientów, a w 2024 200 tysięcy. Liczba aktywnych klientów może wynieść odpowiednio w tym czasie 190 i 213 tysięcy. Jeżeli chodzi o te konkretne raporty, konkretne dane, możemy to przeczytać w raporcie, który spółka publikowała chwilę wcześniej, kilkanaście dni dosłownie wcześniej. 1 lutego 2023 w raporcie, który zawierał wstępne wyniki finansowe i operacyjne za 2022 rok. No i właśnie mamy tutaj te dane dotyczące zysku netto na poziomie prawie 766 milionów złotych, co oznacza wzrost na poziomie 222% w ujęciu rokrocznym. Przychody operacyjne wzrosły do 1,4 miliarda o 130, prawie 1% rok do roku. No a EBIT o 220% do 886 prawie że milionów złotych. Tutaj na wykresie widać właśnie ten znaczący wzrost, jak to wyglądało, jeżeli sobie właśnie zobrazujemy za pomocą koła właśnie te dane i pole powierzchni będzie nam tutaj daną wielkość właśnie zestawiać, pokazywać. Liczba aktywnych klientów w ubiegłym roku wyniosła 250, prawie 6 tysięcy, a liczba nowych klientów 197, więc patrząc na te poziomy, które są tutaj założone, na 2023 rok przez analityków nowych klientów 220 tysięcy w 2023, więc tutaj wzrost zakładany jest około 10%, no i byłby to wzrost bardziej dynamiczny niż w przypadku wzrostu z roku 2021 do 2022, bo wtedy był to wzrost 4%. No ale też wydatki spółki na marketing cały czas utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, co by nie mówić, kolejne duże twarze, duże nazwiska spółkę reprezentują. Jeszcze do niedawna też tutaj przecież w materiałach na moim kanale pojawiała się Joanna Jędrzejczyk, teraz znany bramkarz Iker Casillas. No więc cały czas tutaj ta inwestycja jest duża w kontekście pozyskiwania nowych klientów, co oczywiście w przyszłości będzie się przeznaczać na dodatkowe zyski, bo z jednej strony oczywiście możemy tutaj cały czas mówić o tym, że ważne dla spółki jako dostawcy oprogramowania do inwestowania XStation 5 jest to, żeby na rynku zmienność była jak największa i oczywiście pełna zgoda, bo to jest pełna racja, ale zmienność zmiennością, natomiast im większa liczba będzie też klientów przy okazji, no to z automatu nawet przy tej zmienności nieco niższej i tak będzie realna szansa na to, żeby bardzo dobre wyniki finansowe odnotowywać, na które właśnie składają się spready, swapy, czyli różnica kursowa, swapy, czyli właśnie opłata za utrzymanie pozycji. Natomiast gdybyście sami chcieli spróbować na własnej skórze, jak to wszystko wygląda, skorzystać także z braku prowizji w przypadku akcji ETF-ów właśnie do poziomu 100 tysięcy euro w skali miesiąca, no to jak najbardziej jest taka możliwość. Kliknijcie w link przypięty na czacie, w link z komentarza także i przeniesiecie się na stronę główną, z której to możecie właśnie swoje konto założyć. Ważne jest, abyście kliknęli właśnie w link zawarty w opisie, bo to też będzie dodatkowe wsparcie kanału. Przejdźmy już do samej analizy.
walorów, dlatego że no, ta dzisiejsza sesja przyniosła najpierw bardzo mocny wzrost, no bo tak to też wyglądało, ale oddajemy część z tego wzrostu. Napisałem też na naszej grupie facebookowej Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, do której dołączenia zachęcam, żebyście na ten wzrost uważali. I to nie dlatego, że coś złego się nagle wydarzy, tylko dlatego, że tak skokowy ruch po komunikacie często przez rynek jest odbierany jako idealny pretekst do tego, żeby to powiedzenie giełdowe, kupuj plotki, sprzedawaj fakty, miało zastosowanie. No i tak to w tym momencie wygląda. Odbijamy na południe. Narysowałem tutaj tak pokrótce kanał wzrostowy, w którym walory XTB znajdują się no, praktycznie od początku października 2022 w tym dynamicznym kanale wzrostowym, choć de facto to kanał wzrostowy, można powiedzieć, trwa tutaj, utrzymuje się w najlepsze od dołka jeszcze z lipca 2021 roku. No ale zobaczmy już na ten ruch, który obecnie nas tutaj najbardziej interesuje, czyli ruch od pokonania tego najważniejszego pułapu, od pokonania 29 zł z kawałkiem, czyli historycznego szczytu, który w lipcu 2020 w ramach właśnie tych dynamicznych wzrostów popandemicznych, można tak powiedzieć, został zainicjowany. No i od momentu pokonania tych 29 zł przebywamy w kanale, który mniej więcej teraz został narysowany, i ten dzisiejszy wzrost do około 37 zł i przy okazji ustanowienie nowego all-time high, nowego historycznego szczytu, przyniosły przy okazji dotknięcie górnego ograniczenia tego właśnie kanału. No a widzimy, że w ostatnim czasie, kiedy dochodziliśmy do tego górnego ograniczenia, z jego pokonywaniem po pierwsze pojawiały się problemy, ale z drugiej strony także tutaj popyt lubił się uaktywniać i w mojej opinii trzeba uważać na to, że ostatecznie właśnie to ta dzisiejsza sesja, ten chwilowy wzrost może nam być takim krótkoterminowym oczywiście powodem do tego, żeby rozpoczęła się korekta i realizacja zysków na walorach XTB. Dla inwestorów krótkoterminowych, spekulantów, to był wyraźny sygnał do tego, żeby ewentualnie pomyśleć o tym, żeby przynajmniej częściowo zredukować swoje pozycje długie. Natomiast dla inwestorów średnio-długoterminowych tutaj nic się nie zmienia, bo cały czas w przyszłość spoglądamy prowzrostowo i jeżeli nic złego się nie wydarzy, kurs powinien systematycznie radzić sobie coraz lepiej. No a dodatkowo, patrząc na politykę dywidendową, no to XTB jak najbardziej tutaj wpisuje się w grupę spółek dywidendowych, którymi możemy wypełniać nasz właśnie długoterminowy dywidendowy portfel. Jaki zasięg potencjalnej korekty? No wydaje się, że punktem ważnym, który ostatnio testowaliśmy, jest okolica 35 zł. No niemniej jednak może się okazać, że cofnięcie przybierze nieco większą skalę. Ważnym poziomem na wykresie jest okolica 32,50-33, gdzie przebiega także poziom 50-sesyjnej średniej kroczącej, i to miejsce, gdzie potencjalnie właśnie kurs może zawrócić w ramach realizacji, w ramach sprzedaży faktów, tak jak to się właśnie mówi, tak jak to się przyjęło mówić w kontekście spółek giełdowych. To tyle na teraz. Bardzo Wam dziękuję za obecność w tym krótkim materiale, ale jednak uważam, że bardzo istotnym, bardzo ważnym, bo przecież XTB to też jedna z tych bardziej popularnych w ostatnim czasie spółek z giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Przypominam o tym, że jest taka możliwość, abyście właśnie i Wy spróbowali, no właśnie, swoich sił na platformie XStation 5, która jest przygotowana przez XTB w handlu, w tradingu, w inwestowaniu w akcje, a może w handlu, w instrumenty zagraniczne, surowce, waluty, kryptowaluty, no w zasadzie dla każdego coś dobrego, każdy znajdzie coś dla siebie. Na dziś to wszystko, bardzo Wam dziękuję za obecność, za przesłuchanie materiału do końca i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Przypominam o tym, abyście zostawili kciuki, najlepiej w górę pod materiałem dla zasięgów, a także subskrypcję mojego kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, ażeby być na bieżąco. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia.